Ja wiem, że jedzenie jest ważne, jedzenie jest przyjemne, jedzenie jest czasem zabawne, ale przede wszystkim jedzenie powinno być smaczne. Niestety, rozglądając się trochę po świecie, zdajemy sobie sprawę, że są, że istnieją na tym świecie takie rzeczy, które ludzie lubią jeść, ale trudno zrozumieć dlaczego. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę takich kilku jedzeń, posiłków, smakołyków, które mimo swoich właściwości wymiotogennych w Polsce, w innych częściach globu, ludzie jedzą aż im się uszy trzęsą. Zapraszam Was na 10 potraw, których na pewno nie chcielibyście zjeść. Numer 10. Pierwszy posiłek na dziś to pijane krewetki. Chińska specjalność. Są to świeże krewetki wrzucone do alkoholu, które wciąż żyją. Żyją nawet wtedy, kiedy wkładacie je sobie do ust, ale powiedzmy, że są zbyt pijane, aby wiedzieć, co się dzieje. Takie krewetki z zaburzeniem świadomości, można by rzec. Nie wiem jak wy, ale ja, aby je chociażby tknąć, sam musiałbym być nawalony jak szpadel. Top szpadel. Numer 9. Kolejne danie to kanapka ze smażonym mózgiem. W menu restauracji pojawiła się po raz pierwszy w latach 1880 w stanie Missouri. Także jak widać, zombie wcale nie mają monopolu na jedzenie mózgów. Jako ciekawostkę dodam, że danie to można podawać przygotowane wyłącznie z cielęcych mózgów, ponieważ wedle prawa mózgi krów powyżej 30 miesiąca życia są od pewnego czasu zakazane w Stanach Zjednoczonych. Numer 8. Następne pyszne jedzonko to ośmiorniczki w sezamie. Jest to danie koreańskie, profesjonalnie nazywane sanakji, przy którego serwowaniu zazwyczaj podaje się również ostrzeżenie. Tak jak na kawie z McDonalda możecie przeczytać, że kawa jest gorąca, dziękuję, że nie jest zimna, tak tutaj zostaniecie poinformowani, aby ośmiorniczki rzuć ze szczególną ostrożnością. W przeciwnym razie żywa ośmiorniczka może Wam się przyssać do gardła. Od środka, powodując, że umrzecie szybciej niż ona sama. Szkoda, bo jedyna opcja, jaką dopuszczałbym przy jedzeniu tego typu jedzenia, to połknąć je jak najszybciej i zapomnieć. Numer 7. Kolejna potrawa pochodzi z Kambodży. Przedstawiam Wam smażoną tarantulę. Jeśli boicie się pająków, szczególnie tych włochatych, które chodzą Wam po twarzy, gdy śpicie, mam dla Was świetną radę. Zjedzcie je. W końcu i tak w ciągu całego swojego życia zjadacie ich przez sen tysiące. Wasze kubki smakowe na pewno przyzwyczaiły się już do tego, jak smakują. Zdecydowanie najciekawszą i podobno najsmaczniejszą częścią smażonej tarantuli jest jej brzuch. Tylko kto wie, czy nie kryją się tam inne małe tarantule. Może niektóre z nich jeszcze się ruszają? Numer 6. Kolejna potrawa, jaką dla Was przygotowałem i o której wspominałem Wam już w odcinku o 10 niestosownych rzeczach, które dzieci przyniosły do szkoły, to balut. Zdecydowanie coś dla fanów aborcji i martwych płodów. Balut to tradycyjna potrawa kuchni wietnamskiej, kambodżańskiej czy filipińskiej. Swoją drogą niedługo planuję wyjechać do Filipin, więc jakbyście polecili jakieś sprawdzone woreczki na wymioty, byłbym wdzięczny. Balut to najprościej mówiąc gotowane jajko kacze lub kurze, wewnątrz którego znajduje się już w pełni uformowany zarodek ptaka, często już z piórami, którego spożywa się w całości wraz z kośćmi oraz dziobem. Na Filipinach potrawa ta uchodzi za silny afrodyzjak, także jeśli nie macie szczęścia w miłości, spróbujcie zjeść takiego kurczaczka. Numer 5. Lubicie sery pleśniowe? Jeśli tak, to dlaczego nie pójść o krok naprzód? Casumarzu to gatunek wytwarzanego w Sardynii sera owczego, znanego głównie z tego, że możecie w nim znaleźć, i na pewno znajdziecie, żyjące larwy much. Żyjące, bo gdyby były martwe, świadczyłoby to o nieświeżości sera. Także jeśli wasza mama jeszcze raz wam powie, abyście posprzątali w pokoju, bo wam się robaki zalęgną, powiedzcie jej, że to super, bo przydałaby się wam odrobina świeżości. Ser taki powinien być spożywany razem z larwami. Jednak radzę wam przy tym uważać, ponieważ robaczki te potrafią skakać na wysokość nawet 15 cm. W sumie ja tam lubię, jak mi w coli bąbelki strzelają, ale nie jestem taki przekonany, czy strzelające robaki z sera byłyby równie apetyczne. Numer 4. Jaka jest najohydniejsza zupa, jaką kiedykolwiek zdarzyło Wam się jeść? Tylko lepiej uważajcie, co piszecie, bo Wasza babcia albo mama mogą czytać komentarze. W każdym razie, na pewno nie jedliście jeszcze zupy z ptasiego gniazda. Jest to zupa, którą dosłownie przyrządza się z gniazda, które robią ptaki należące do rodziny jeżykowatych. Gniazda te, w przeciwieństwie do innych, nie są robione z trawy czy gałązek, ale całkowicie z ptasiej śliny. Więc w sumie można powiedzieć, że ślinka cieknie, nawet jeśli nie Wam. Ślina tych ptaków jest bardzo bogata w żelazo, wapń, magnez oraz potas. Podobno ma również właściwości energetyczne, niczym Red Bull, Monster czy Zenek Energy Drink. Numer 3. Słowo mlecz zapewne dotychczas kojarzyło się Wam dość pozytywnie. Czas to zmienić. Mlecz to również potrawa przyrządzana właśnie z mleczu ryby.
Mlecz to nic innego jak płyn nasienny, sperma, występujący u samców ryb, na którego każdy milimetr sześcienny przypada przynajmniej 10 milionów plemników. Mlecz, czy inaczej mleczko, też ładnie, podaje się zazwyczaj wewnątrz takich oto rybich jelitek. Numer 2. A teraz potrawa z Tajlandii. Pasta czy zupa z nietoperza, którego wrzuca się do wody i gotuje do miękkości. Wtedy możecie go ugnieść razem z ziołami na coś w rodzaju pire lub podać w całości jako sztukę mięsa. Jak widzicie, nietoperz w żaden sposób nie jest tutaj nawet oskubany. Nie wiem jak wam, mi raczej trudno byłoby spożywać coś, co wciąż się na mnie patrzy. Numer 1. Szczury. To zaskakująco popularne jedzenie w wielu miejscach na świecie, na przykład w Korei Północnej, gdzie je się szczury, ponieważ to chyba jedyne jedzenie, którego nie musicie oddawać państwu. Podobnie w Chinach. Największa węglarnia szczurów znajduje się w środkowej części kraju, skąd gryzonie te transportowane są na południe, aby następnie skończyć na talerzu w kwintnych restauracjach. Podobno smakują jak kurczak. Ale czy odważylibyście się spróbować? Okej, tym szczerym do bólu i szczurzym do pożygu akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich. Między innymi 10 najśmieszniejszych rzeczy, które miały miejsce w samolotach. Zobaczcie też filmy na moich innych kanałach, które prowadzę na YouTube. Wyświetlają się właśnie na ekranie, więc serdecznie zapraszam. Tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia już jutro. Cześć!